zadziwiające posągi Józefa Stalina postawiono w kilku miejscach na Ukrainie. Stalin jest uchwycony w chwili, gdy się załatwia. Rzeźby sikającego Stalina są we Lwowie, Kijowie, Odessie i Dniepropietrowsku. Według organizatorów należy stawiać pomniki Stalinowi właśnie sikającego na kolanach. Odsłanianie kolejnych rzeźb następuje poprzez oderżnięcie końcówki członka Józefa Stalina, co powoduje, że zaczyna lecieć krystalicznie czysta woda. Pewne jest, że Stalin ma na koncie więcej ludzkich istnień niż Adolf Hitler. Same systemy łagrów według danych Aleksandra Sołżenicyna pozbawiły życia 60 milionom ludzi. Szacunki wskazują, że nawet do 100 milionów ofiar. Wielki głód na Ukrainie, wielki terror NKWD, zbrodnia katyńska, ofiary wojny światowej. Lista wydaje się być nieskończenie długa. Stalin uważał zdradę za rzecz niewybaczalną, niezależnie od tego, czy była to zdrada prawdziwa, czy domniemana. Podczas II wojny światowej każdy radziecki żołnierz trafiający do niewoli był przez Stalina uznawany automatycznie za sprzedawczyka. Dlatego wielu żołnierzy radzieckich przechodziło na stronę Hitlera, ponieważ niezależnie od tego, czy byliby dalej wierni, czy przeszliby na stronę wroga, i tak ich czekała kula w łeb. Nina Andrycz, żona premiera Józefa Cyrankiewicza i niebywała gwiazda polskiego teatru, olśniewała urodą i wdziękiem. Podczas wizyty na Kremlu wpadła w oko 70-letniemu Józefowi Stalinowi. Ten podczas pierwszego spotkania podarował jej bardzo drogie futro z norek. Podobno nigdy go nie włożyła. Podczas innej wizyty polska premierowa nagle przerwała podróż i wróciła do Warszawy. Polska delegacja spanikowała, bojąc się gniewu Stalina, ale ten tylko skwitował, że najwyraźniej ona musi kochać to, czym się zajmuje. Aleksander Bogomolec był wybitnym specjalistą w dziedzinie gerontologii. Był zdania, że człowiek jest w stanie przeżyć nawet 150 lat. Stalin wyrażał ogromne zainteresowanie jego pracami. Bogomolec niestety zmarł w wieku 62 lat. Wódz miał powiedzieć, ale nas wszystkich oszukał szachraj jeden. Nie wiadomo, czy anegdotą, czy prawdą jest opowieść, że gdy Stalin przejeżdżał obok zabytkowej cerkwi, widać było, że pod nią znajdowało się drewno. Wódz miał rzec, że to skandal i że należy sprzątnąć to natychmiast. Nie spytano wodza, o co dokładnie chodziło, czy o cerkiew, czy o drewno. Na wszelki wypadek usunięto i to, i to. Stalin zaplanował, że będzie spóźniał się na spotkania Wielkiej Trójki. Czynił tak po to, by reprezentanci Wielkiej Brytanii oraz USA wstawali przy jego wejściu. Churchill oraz Roosevelt zorientowali się i postanowili sami się spóźnić 15 minut. Jak się zjawili, to przywódcy ZSRR nie było. Postanowili, że nie wstaną, kiedy ten przyjdzie. Gdy Stalin się zjawił, to zmierzył wzrokiem długo Churchilla. Premier Wielkiej Brytanii nie wytrzymał i posłusznie wstał. Mówi się, że Stalin kochał dzieci, ale nie wszystkie. Najmłodszych wrogów ludu i dzieci ulicy zsyłano do specjalnych ośrodków łudząco przypominających więzienie czy obóz pracy. Wyżywienie małoletnich łagierników było nawet dobre, co prowokowało opiekunów do zabierania pyszności i wymuszania posłuszeństwa brutalnym biciem. Dzieci ginęły w łagrach lub pozostawały w nich nawet po osiągnięciu pełnoletności, zapominając o rodzicach, często nie pamiętając nawet własnego imienia. Córka Stalina, Swietłana Aliłujewa, całe życie uciekała przed przeszłością. Urodziła się jako najmłodsze dziecko dyktatora i nadjeżdy. Matka Swietłany zabiła się, kiedy miała ta 6 lat. 10 lat później zakochała się w żydowskim reżyserze. Stalin zesłał go na Syberię. W 1967 roku uciekła z córką do USA, gdzie dostała azyl. Aliłujewa potępiła komunistyczny reżim i zbrodnie ojca, chociaż przez lata korzystała z partyjnych przywilejów. Jewgenij Dżugaszwili, wnuk Józefa Stalina, zmarł w wieku 80 lat na ulicy w Moskwie w grudniu 2016 roku, niedaleko swojego domu. Był działaczem ruchu komunistycznego i walczył o dobre imię swojego dziadka. Wnuk Józefa wielokrotnie pozywał różne media, kwestionując m.in. odpowiedzialność Stalina za zbrodnię katyńską. Wszystkie sprawy sądowe przegrał. Pewna rodzina z rosyjskiego Woroneża nadała nowonarodzonemu synowi imię Stalin. W Urzędzie Stanu Cywilnego imię Stalin uznano za nietypowe. Urzędnicy nie pamiętają, by ktokolwiek nazwał w taki sposób dziecko w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Prace nad przyszłą konstytucją Polski Rzeczpospolitej Ludowej rozpoczęto w 1947 roku. Wskazówki, jak wyglądać ma konstytucja, płynęły z samego Kremla. Józef Stalin osobiście wprowadził blisko 50 poprawek w tekście ustawy zasadniczej. Skorygowany przez sowieckiego tyrana projekt został poddany dyskusji. Konstytucja Polski Ludowej została uchwalona 22 lipca 1952 roku. W otoczeniu Stalina znalazł się Wolf Messing, polski Żyd z Góry Kalwarii, który posiadał zdolności hipnotyzerskie. Dostał się na Kreml do strzeżonego gabinetu generalissimusa, wmawiając kolejnym strażnikom, że jest wysokim oficerem aparatu bezpieczeństwa. Messing uchodził za jasnowidza, ponieważ w 1937 roku przepowiedział, że kiedy Hitler zaatakuje Związek Radziecki, ten poniesie dotkliwą klęskę. Tytuł generalissimusa przyznano mu na siłę. Podobno na wieść o nadaniu tytułu machnął ręką, dając do zrozumienia, że jest już za stary i właściwie to po co to komu. Kiedy dodatkowo uhonorowano wodza złotą gwiazdą bohatera Związku Radzieckiego, ten wściekł się i odmówił przyjęcia medalu, ponieważ nie brał fizycznego udziału w zmaganiach. Podobno zaproponowano mu przemianowanie Moskwy na Stalinodar i uszyto specjalnie dla niego pozłacany mundur ze złotą czapką. Obie propozycje kategorycznie odrzucił. Gwiazda francuskiego kina i obywatel rosyjski w jednym, Gérard Depardieu, przyjął propozycję zagrania sowieckiego dyktatora Józefa Stalina w filmie w reżyserii Fanny Ardant, która chce dokonać adaptacji powieści z 2013 roku pod tytułem Kozetka Stalina. Akcja filmu będzie się rozgrywać w Związku Radzieckim w 1950 roku. Intryga skupiona jest wokół młodego artysty, który ma stworzyć pomnik na cześć Stalina, lecz interesuje się nim KGB. W 2013 roku prezydent Władimir Putin nadał Gérardowi rosyjskie obywatelstwo. Gwiazdor znany jest ze swoich proputinowskich poglądów. Stalin zazwyczaj imprezował od godziny 20 do 3, czasami 4 nad ranem. Najczęściej pod koniec balangi elita narodu radzieckiego była już kompletnie zalana i leżała we własnych wymiocinach pod stołem. Wódz za to nigdy nie był na tyle nietrzeźwy, żeby stracić nad sobą kontrolę. Imprezy miały za zadanie upić gości i sprawdzić ich wierność. Były to okazje do sprowokowania nieprzemyślanych wypowiedzi. Jeśli ktoś nie pił, to stawał się z miejsca podejrzany. Stalin w wolnych chwilach pił dużo i uwielbiał mieszać różne alkohole. Najczęściej gruzińskie wina z czystą rosyjską wódką. Jadał wykwintne, najczęściej tłuste potrawy. Jako dziecko zasmakował w wyrafinowanych potrawach dworskich. Jego ulubioną potrawą był gruziński gulasz z baraniny, który konsumowany wraz z mocnym alkoholem plądrował jego wątrobę. Gustował również w czerwonym kawiorze, w czerwonym winie, tłustych kotletach mielonych, kurczakach typu tabaka oraz kuchni chińskiej. Codziennie popijał alkohol w niewielkich ilościach. Pierwszego marca 1953 roku po kolacji Stalin udał się do swoich pokoi, z których nie wychodził cały dzień. Wieczorem ochroniarz odnalazł wodza w kałuży własnego moczu. Otoczenie Stalina nie potrafiło podjąć natychmiast decyzji, co zrobić. Choć decyzja zdawała się być jasna jak słońce, to nikt nie odważył się wezwać lekarza. Dopiero na następny dzień Prezydium Komitetu Centralnego oficjalnie wysłało oficjalną pomoc medyczną. 3 dni trwała bolesna agonia największego tyrana XX wieku. Niezdrowy tryb życia, pijaństwo i w konsekwencji udar mózgu są przyczynami śmierci Stalina. Odtajniono dokumenty, które opisują przyczyny śmierci sowieckiego wodza. Powstały w wyniku sekcji zwłok przeprowadzonej na kilka godzin po śmierci Stalina. Raport jest bardzo wiarygodny. 75-letni Dżugaszwili cierpiał na zaawansowaną marskość wątroby oraz rozległą miażdżycę naczyń krwionośnych. Sekcja wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu był udar mózgu spowodowany alkoholem. A na koniec w oficjalnym akcie zgonu Józefa Wisarionowicza Dżugaszwilego zaznaczono godzinę 21.50 jako czas, kiedy przestało bić serce drogiego przywódcy, słońca postępowej ludzkości. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.